Muszę to powiedzieć, że dzisiaj to zwycięstwo dedykujemy naszemu Kubie Rędzio, który w tym tygodniu przeszedł operację i niestety wypadł na te pół roku. Trzeba powiedzieć, że ten pech nas nie oszczędza, bo Pascal Zgierski wypada na minimum miesiąc, Kuba, tak jak mówię, na pół roku. Nie wiemy, co dzisiaj, jaka diagnoza będzie z Olafem Nowakiem, także nie wygląda to tak pewnie, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że jesteśmy przygotowani personalnie na to, żeby podołać wyzwaniu, jakie jest po prostu zwycięstwo w tej lidze. Mam nadzieję, że pech, który nas prześladuje, po prostu się już skończy. Co do samej gry? Na pewno było widać konsekwencje w działaniach, jeśli chodzi o poruszanie się w pierwszej połowie w defensywie. Wiedzieliśmy, jaki mniej więcej może mieć pomysł Korona na budowanie akcji i to staraliśmy się zneutralizować poprzez swoje dobre ustawienie. Trzeba chłopaków pochwalić właśnie za tą konsekwencję i za pomoc jeden drugiemu na boisku, bo to sprawiło, że dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce. Sytuacji może klarownych za dużo nie było, ale myślę, że sytuacja Wiktora Żołądzia powinna się skończyć już bramką i na pewno ta gra stałaby się może troszeczkę dla nas łatwiejsza. Druga połowa, mam tutaj lekkie pretensje za to, jakbyśmy weszli, bo troszeczkę byliśmy cofnięci, troszeczkę brakowało takiego spokoju w kreowaniu gry. Ale suma summarum naprawdę trzeba pochwalić za chęci, za dążenie do tego, żeby tych bramek strzelać jak najwięcej. Myślę, że to jeszcze nie było to Podhale, które wiem, że może być. Myślę, że zawodnicy też sobie zdają sprawę, że są jeszcze rezerwy. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach z tej drogi nie zejdziemy i będziemy chcieli doskonalić swoją grę w każdym z elementów i to będzie przede wszystkim widoczne. Myślę, że tutaj w ogóle nie możemy rozmawiać o tym, co było w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu na mnie po prostu nie przystoi tak się prezentować i myślę, że to, co mieliśmy sobie powiedzieć, już żeśmy sobie powiedzieli. Ten mecz czy zmiany dobitnie pokazały, że nie tylko mamy 18, ale dzisiaj jeszcze kilku zawodników jest poza kadrą, którzy po prostu czekają na swoją szansę i za chwilę ją po prostu dostaną. Także myślę, że tutaj ta kadra była tak budowana po to, żebyśmy w każdym momencie słabym, w każdym momencie, który przyjdzie zły i nawet nie zależy od nas, mogli korzystać z ludzi zdrowych, z ludzi zdeterminowanych, ludzi chcących osiągnąć wspólny cel. Dlatego mam nadzieję, że tak jak to dzisiaj wyglądało, bo naprawdę wyglądało to optymistycznie, to podejście każdego z zawodników będzie w każdych kolejnych meczach, a wtedy o końcowy sukces może nie można być spokojnym, ale można być pewnym, że do końca będziemy w grze. Myślę, że dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu. Byliśmy przygotowani już w trakcie gry do różnych wariantów, które Podhale może rozgrywać. I ta pierwsza połowa była dość wyrównana i tak naprawdę gdyby nie ten rzut wolny, po którym Podhale strzelił bramkę na 1-0. Zresztą rzut rożny też był po chyba faulu naszym zawodniku, także te dwa stałe fragmenty gry ustawiły troszeczkę obraz tego, co się działo w drugiej połowie. Musieliśmy się odkryć i nawet karny na 3-1, który mógł gdzieś tam jeszcze pchnąć jakąś dodatkową energię, nawet to nam się nie wyszło. Także wynik wysoki, aczkolwiek pierwsza połowa, nie możemy być z niej niezadowoleni, natomiast z wyniku pierwszej połowy jak najbardziej tak i uważam, że to było trochę niesprawiedliwe. Nie wiem, jak z tym rzutem karnym, który chyba powinien być w pierwszej połowie na naszym zawodniku. Myślę, że też to mogło jakby odmienić pewne kwestie. Natomiast samo przygotowanie do meczu drużyny, postawa drużyny w pierwszej połowie, tutaj nie mogę mieć zastrzeżeń. Także ten wynik 5-0 nie do końca jest jakby sprawiedliwy w tym momencie, ale nic, za tydzień rozgrywamy kolejne spotkanie i na tym się musimy teraz skupić. Cała drużyna zdawała sobie sprawę z plamy, którą zrobiliśmy w pierwszej kolejce. Musieliśmy postawić wszystko na jedną kartę. Margines błędu już wykorzystaliśmy, tak jak mówię, w pierwszej kolejce. No więc pokazaliśmy wszystko, na co nas stać. Natomiast ta drużyna cały czas się rozwija i myślę, że z kolejki na kolejkę, jeśli zdobędziemy taką samą pewność siebie, jak pokazywaliśmy dzisiaj na boisku, to będzie coraz lepiej. Drużyna Korony troszeczkę się cofnęła. No i dominowaliśmy praktycznie od pierwszej do 90 minuty. Potrzebowaliśmy
strzelić pierwszą bramkę i ten worek się na szczęście otworzył. Nasze żądła z przodu pokazały swoją wartość i oby tak dalej. Mamy bardzo szeroką kadrę. Dzisiaj byli nawet zawodnicy nowi, którzy nie złapali się do osiemnastki meczowej, a zasługują na grę. Także u nas rotacje i zmiany to wszyscy są tak samo ważni i cała kadra będzie potrzebna przez całą tą rundę. Myślę, że od początku tego sezonu mamy fajnych wykonawców, fajnych odbiorców w polu karnym, więc to wszystko się skleca i pokazujemy również swoją wartość właśnie w tym elemencie. Nie da się ukryć, że w aktualnej piłce stałe fragmenty to jest 50% bramek praktycznie, czy na najwyższym poziomie, czy choćby na naszym. Także zwracamy dużą uwagę do tego, do właśnie stałych fragmentów i fajnie nam to wychodzi.